Hej, hejka, witam was bardzo serdecznie, jestem Marta i jesteś na kanale Enjoyment Family, a dzisiaj ubrałam się jak jajco, więc w tym momencie może zwiastować to tylko i wyłącznie jedno. Będziemy testować wege jajka kontra jajka normalne. I na samym początku mówię, będziemy robić naleśniki. To nie będzie sytuacja, że daję wam wege przepis i normalny, tylko testujemy, czy można zastąpić zwykłe jajka jajkami wege. Generalnie każdy przepis, gdzie są użyte jajka naturalne kurze, możemy zastąpić je tymi właśnie jajkami przygotowanymi w odpowiedni sposób. Więc dzisiaj zobaczymy, czy to jest prawda i czy faktycznie będą zachowywały się tak jak jajka kurze. No to co? Przechodzimy do przepisu. Tutaj daję wam przepis na naleśniki, z którego będę dzisiaj korzystać. Ja używam zazwyczaj zwykłych jajek. Co my tu mamy, co my tu mamy, co my mamy. I jak ja ją zobaczyłam, to stwierdziłam, że kurde, no może to być nawet takie... Wiecie, no normalnie to może wyglądać tak samo. I mamy w środku proszek. Mamy tutaj miarkę. Jedną i drugą. Smutno trochę. Mamy wlać do naczynia 50 ml wody, dwie duże miarki. Jest. Dodać 5 ml proszku wege. Jedna mała płaska miarka. To jest wciul jajek. I potem energicznie to wymieszać. Pokażę wam, jak to wygląda w konsystencji. No pachnie takim proszkiem. Nie wiem, jakby mi ktoś dał to powąchać, to nie miałabym pojęcia, co to może być. Dwa. Jedna mała miarka proszku płaska. Bardziej płaskiej nie umiem zrobić. Okej. Okay. I energicznie mieszamy. O, już się zmienia kolor. Strasznie mocno pachnie, nie? Jajcem. Możesz to zostawić na 3 minuty. Wali, jakbyś otworzyła ugotowane jajko. Tak, o, tak. Potem spróbujemy zrobić z tego jajecznicę. Ciekawe, czy się uda. Najpierw robimy przepis na zwykłe naleśniki. Według tego, co wam podałam wcześniej. Ja to zawsze robię, że najpierw wrzucam i mieszam ze sobą suche składniki. To był cukier, teraz cukier wanilinowy, nie waniliowy. Niestety nie ma w domu aktualnie. I szczypta soli. Teraz sobie to połączę. Mleko, dlatego mówię, że to nie jest wege przepis, no bo mleko, no nie? Tu jest cała szklanka mleka. Będziemy wbijać do tego dwa jajka. I ja tutaj mam jajka swojskie. Także kurom wszystko dobrze się dzieje. I mieszam wszystko. I do tego dolewamy pół szklanki wody. Ja to zawsze robię tak, żeby nie przesadzić. I taka konsystencja jest ok. I przeleję to ciasto do drugiego pojemnika, żebyśmy też wizualnie widzieli, czy są identyczne. I tak samo w przypadku wege jajek zrobię dwa jajka, które wrzucimy do ciasta. Mają być dwie miarki na jedno jajko, czyli dajemy 4 miarki wody. Niesamowicie, jak ono zmienia kolor. Strasznie jajkiem wali. Jednak jak się jajca gotuje, to jak człowiek się tak przyzwyczaja do tego zapachu, więc najpierw się gotuje, zaczyna powoli śmierdzieć. No się przyzwyczaja i potem jak już obieramy, to już każdy jest zobojętniony, nie? A tutaj od razu wali bez poprzedzających tych elementów. W ogóle co w tych jajkach jest? Błonnik z cykorii, substancja zagęszczająca, guma guar. Tu jest jakaś ta gwiazdka. Guma guar jest całkowicie naturalnym wyciągiem z nasion krzewu guar. Czarna sól himalajska, kala namak, tu jest druga gwiazdka. Sól kala namak nadaje produktowi jajecznego zapachu, czyli ta sól odpowiada. No aż ją kupię. Kupimy taką. Nie, po co nam to? No bo chcę sprawdzić, no, może są takie torebeczki, takie małe po parę gram. I pokażę wam konsystencję tego jajka. Robimy wszystko tak jak poprzednio. Czyli mąka, teraz dajemy cukier waniliowy, linowy i sól, szczypta. Dodajemy mleko. Teraz jajka. Dobra, mieszamy. I dolewam wody, żeby było... Zobaczymy, ile tutaj potrzebujemy jej. Rozpoznać, które jest które. Wymieszałeś je? No, za które jest które? Nie mam pojęcia. Tu są naturalne jajka?
Nie. Nie? Nie, odwrotnie. No co ty? Szalone, nie, w życiu mi się nie kapła. To najpierw smażymy naturalne. Ja zawsze smażę na margarynie po prostu. Strasznie jestem ciekawa. W ogóle dajcie znać w komentarzu, co uważacie o tego typu i czy tego typu jajkach i czy myślicie, że kiedyś one wyprą normalne jajka. Uj. Wyciągam drugi talerz i lecimy z wege. Wygląda na patelni identycznie, nie ma w ogóle różnicy. W ogóle! W zapachu też nie ma różnicy. No czuję, że ładnie pachnie. Ładnie pachnie, zobaczymy jak z obróceniem. Chyba bardziej przywara? Mhm, trochę tak. I robią się bąbelki powietrza. Mhm. Ale musisz chyba całego podnieść, bo... Tak, tylko... Inny jest. Ale z tej strony wygląda bardzo podobnie. Ale inaczej się układa, wiesz. Marszczy się. Ale w przypadku ciasta wydaje mi się, że nie powinno to mieć jakiegoś takiego znaczenia. Chociaż dajcie znać i zostawcie kciuka w górę. Jak będzie 5000 kciuków w górę, to robimy ciasto, piernik, zwykły piernik i wege piernik. Czas na szamę. Testowanie smaku. Najpierw zwykły, no, żeby tak sobie przypomnieć smak, no nie? Zwykłego, normalnego naleśnika. Pycha. Uwielba. Zajebiste. Wyszło ci mega dobre. Dobra. Już wiemy jak smakuje zwykły naleśnik. To jest turbo przepis. Jeszcze trochę. I zawsze i naleśniki nie są, wiecie, twarde, gumiaste, tylko pyszne. Dlatego wiem, że to jest dobry przepis. Jeszcze raz. Zaraz przejdziemy do tego. Przepis sobie wodą, żeby oczyścić smak. Boję się. Ja też. Ale liczę trochę na niego. Daj, ja też sobie przypiję. Oj, polałam. Po burgerach się boję, ale może... A jeżeli ktoś nie widział burgerów, to tutaj dajemy. Rwipę. Rwiem. Identycznie smakuje. Nie ma różnicy. Nie wiem, jaka jest różnica. Może troszkę bardziej gumowaty są, tak bardziej, odrobinę. Bardziej gumowaty, ale jest przepyszny. Jakbyś mnie tak zrobiła i bym nie próbował przed chwileczką tamtego, że jest trochę taki mniej ciągnący. Tak, on jest po prostu trochę bardziej gumowaty. Taki, wiecie, elastyczny. No, to bym w ogóle nie wiedział, że to jest coś innego. Nie zauważyłbym. Bardzo dobre. Jeszcze przegryzę ten. Jest, konsystencja jest różna, ale smak identyczny. Inaczej. To są bardziej puszyste. Puszyste, tak. Czuć jest, że są takie... Napowietrzone, puszyste, fajne. Gdzie robione były identycznie, nie? Identycznie robione. Te są ciągnące, ale są bardzo dobre. Tak. Podsumowując, smak jest identyczny, konsystencja nieco inna. Patrz, co zrobię ja. Tak, to nie robię, ewidentnie. Też to zrobię. Całkowicie dwa różne. Ale oba są dobre. Oba są pyszne, więc tak. Jeśli chcecie sobie spróbować, to bez problemu sobie kupcie i spróbujcie, bo jest mega. Na ten moment nie powiem nic złego na te wege jajka. Przy naleśniku nie. Ale przechodzimy do jajecznicy. Od razu mówię, że tego nie ma na opakowaniu. Nie jest tutaj wymieniona jajecznica. Ale jesteśmy ciekawi, czy da się tą jajecznicę z tego zrobić. 4 jajek, tak? Czyli 4 jajka razy 2 miarki, 8 miarek. 8 miarek wody. I 8. I po jednej miarce, czyli 4 jajka, 4 miarki. I 4. I dochodzi ten zapach, to... No, 4 jajka wali 4 razy bardziej mocniej niż jedno jajko.
My czekamy 3 minuty, aż jajka się zrobią, a wy teraz w komentarzu, ty teraz w komentarzu, dajesz znać, czy według ciebie w tym momencie ta jajecznica wyjdzie, czy nie wyjdzie. I czy będzie smaczna, czy nie będzie smaczna. Także pisz od razu, a potem zweryfikujemy, tacy milionerzy na Enjoyment Family. Wyjdzie jajca, czy nie wyjdzie jajca? Zanim zrobią się nasze wege jajka, to zrobimy zwykłą jajecznicę też z 4 jajek i sprawdzimy objętościowo, bo tutaj jedno jajko ma odpowiadać jednemu jajku kurzemu, więc zobaczymy, jak to będzie wizualnie. Dobra, bijemy. 1 i 4. Posolić. Tak ścięta wystarczy chyba, nie? Tak. Palimy ją, czy się zetnie? No jestem strasznie ciekaw. Też jestem ciekawa, czy to się zetnie. Dajemy. No inaczej to wygląda. Nie da się ukryć. Wygląda to jak taki glut z nosa. Przerzucany po patelni. Patrzcie. Nie robią się z tego takie wiórki jak jajecznicy. O, to chyba żyje! To chyba żyje! To aktualnie ja tego nie tknę. Ja też nie. Bałabym się to zjeść. A nie. To jest najdziwniejsza konsystencja, jaką miałam w życiu widziałam. Spróbujesz tego? No. Co ty gadasz? Jak uznam, że się zrobiło. Mi jest trochę niedobrze. Nie jest. Mi też. Ojej, ojej! Mi się wydaje, że to się chyba nie zrobi. Tutaj jest taka trochę jaj... O, tu... Widziałeś to? Wege jajecznica! To się nie chce ściąć bardziej. To po prostu ma taką konsystencję. No to wypadaj na czele. Śmieszne! Niedobrze. Niedobrze ci? No. Ja spróbuję mojej, tej takiej zwykłej. Dobra. Nie będę żygać. Ta jest pyszna. Mało słona. Ale dobra. Czuć tu jajko w tym. Ale... Nie będę na to patrzeć. Ale nie da się tego jeść, nie ma szans. Spróbowałam i trochę jest taki... Mam to w ustach teraz, fuj. Gdzie jest woda? Pojedzone. Jedna bitwa, druga bitwa. Bawić? No przecież to jest nie... Zamiennik do ciast, dodatkowe jajka w razie czego, jak najbardziej tak. Jajecznica, nie ma opcji. Pisze, że też można wykonać panierkę z tych jajek, więc dajcie znać w komentarzach, co byście chcieli zobaczyć, jak wykorzystać te jajka. I tak jak mówię, zostawcie kciuka w górę, 5000 kciuków w górę i lecimy z kolejnym projektem z wege jajkami, bo w sumie jestem ciekawa, jak one będą się sprawdzały jako zastępnik chociażby jajek w panierce do kotletów. Albo w mielonych. Wege jajka do mielonych. No trochę debilne. Dajcie znać, czy korzystaliście z takich jajek i czy macie wege jajka, z których można zrobić jajecznicę. Bo chętnie ją przetestuję. Ale trochę inaczej wyglądającą niż ta. Ja się z wami żegnam. Mam nadzieję, że to z wam się podobał. Zapraszamy do subskrybowania i czekajcie na więcej. Pa!